gimnazjum jest to dla części młodzieży ostatni szczebel nauki. W tym momencie kończy się rok obowiązkowego nauczania i oni swoją wiedzę na temat przeszłości kończą na roku 1918. Więc wszystko to, co dotyczy współczesności, co bardzo bezpośrednio wpływa na dzisiejsze losy naszego kraju, tego wszystkiego młodzież będzie pozbawiona. Ta, która nie będzie kontynuowała nauki dalej. Natomiast w szkole średniej taką prawdziwą, tradycyjną historię będziemy mieli tylko w klasie pierwszej. Natomiast z pozostałych wprowadza się nowy przedmiot, który się nazywa Historia i Społeczeństwo. Chcielibyśmy przekazać na Pani ręce petycję do Pani Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas. Jeżeli można by było prosić o przekazanie. Oczywiście dziękuję i petycję niezwłocznie przekażę pani Krystynie Szumilas, ministrowi edukacji narodowej.